747. BOOM! Źle! Źle, kurwa! I do nas idzie pytanie! Cześć, wyglecie ekipa WK z tej strony. Dzisiaj nagrywamy Familia D. I Familia D jest zrobiona tak, że na Armii WK powstał post, w którym zbieraliśmy wasze odpowiedzi na pytania. I na bazie tych odpowiedzi sobie dzisiaj zagramy. Gierkę poprowadzi Damian. Także odpowiedź niekoniecznie jest tak, jak jest w rzeczywistości, tylko tak, jak jest na Armii. Jakie zasady panują po prostu na Armii. Dzień dobry, tak. Witam drużyny. Ektomorficy w składzie Michał i Michał oraz endomorficy w składzie Paweł. Miał być króle. Miał być króle. Może być króle. Ja chcę być endomorfikiem. Uznajmy, że będziecie królami w kolejnym odcinku, jeżeli wygracie. No. Wtedy zmienimy wam nazwę. No. Dobra, zanim zaczniemy, mam dla was pytanie rozgrzewkowe. Czym mierzymy piach? Wagą. Niestety nie wiecie. Czekaj. Sandomierzem. No dobrze. Zapraszam przedstawicieli do pierwszego pytania. Kapitan. Kapitan. Ty ciągle zaciągasz po francusku, nie? Jak chcesz tak szybko coś z otworu wydobyć. Tam. Szybko przypomnę regulamin. Po zgłoszeniu macie 3 sekundy na odpowiedź. Potem, kiedy pytanie przejdzie na waszą drużynę, macie 2 szanse. Po 2 szansach drużyna przeciwna się naradza, a za 3 tracicie pytanie i możecie stracić wszystkie punkty. To będzie tak łatwe, napierdalaj. Przejdźmy do pierwszego pytania. Jakie są pomieszczenia w firmach, biurach? Dawaj. Nie, robór. Warek, robór. Pokój zarządu. Niestety, ankietowani nie uznali takiej odpowiedzi. Pytanie przechodzi na drużynę przeciwną. Michale? Siłownia. Tak, zgadza się. Mamy ją na 4 pozycji. 12,5 punkta. Zapraszamy na miejsce i... Pytanie jest po waszej stronie. Właśnie ten zarząd, tak. No nie, nie. Ej, sprawdź przycisk. Bo myślałem, że twój nie działa. Na przykład. No nie, jakby jakiś nie działał, to... No. Można powtórkę pytania? Tak, w sensie ja teraz wiem. Bo to jest na Armii. Armia nie napisze. Tak jak już powiedziałem, to wiedziałem, że... Armia nie napisze pokój zarządu. Tak. Ej, no kurwa nie. Ektomorficy. Witam serdecznie. Powtórzę pytanie. Jakie są pomieszczenia w firmie lub biurze? Naszej? Teraz ty mówisz? Studio. Niestety. Naszej firmy. Nie mamy takiej odpowiedzi. Pierwsza szansa stracona. Dobra. Michał, pytanie wraca do ciebie. Zaryzykuję. Mam nadzieję, że widzowie są na tyle wewnątrz u nas. Małpiarnia. Sprawdźmy. Niestety nie. Ach. Kurwa, no. Małpiarnia, czyli pokój zarządu, nie? Drużyna przeciwna może się... Ale my się naradzamy. Naradzić. Ile zostało wam? 3 zostało. Ostatnia szansa. Tak 4. Nazywamy u nas 4. 4 aż propozycje, ani jednej? Jednej tylko. To dużo też. Ale w naszej firmie... Dobrze, jeszcze nie naradzajmy się. Nieważne, bo jakie są pomieszczenia w firmach, biurach. My wiemy bez naradzania. Ale ty już teraz mówisz. Nie, Michał, jeszcze ty masz szansę. My? Tak. Będzie słychać, bo za blisko jesteśmy tam w telewizji w firmie, dalej, nie w biurze. Jakie są pomieszczenia w firmach, biurach? Michał, proszę o odpowiedź. Chyba za długo już. Kurwa. 3 sekundy, nie? Trzy sekundy są tak. No jak, tu? Tu też. Tam jakoś z 5 czy coś takiego. Nie, niestety. Dobrze. Trzecia szansa stracona. Endomorficy, proszę o odpowiedź. Tak, no. Bo chyba najczęściej się przebijało. No magazyn, no odpowiadają. Magazyn. Dobra, niestety nie. Kurwa. Szok. Sprawdźmy. Jaki ja wiem, szwalnia. Już i tak za późno, to jest nieistotne. 12,5 punkta ląduje na koncie ektomorfików, a my sprawdźmy, jakie były odpowiedzi w tabeli. No. Na ostatnim miejscu to tu będą. Kibel, 6,25 punkta. Trzecie miejsce nad siłownią, sala konferencyjna, 25 punktów. Drugie, duże, 50 punktów. I pierwsze miejsce, kuchnia, 100 punktów. A, dobra, duże.
Okay. Jakie no, duże. Że ten magazyn jednak się pojawi. Bo jeżeli jest siłownia, to powinien być magazyn. Tak. Że gdzieś z nami jednak połączą. No, bardziej nasz jest magazyn niż sala konferencyjna. Bardziej pasuje do nas, więcej się. No ja uważam, że do was nawet bardziej pasuje jak kibel, jak a widać nawet kuchnia najbardziej. Kuchnia najbardziej. Ale był kibel i nic. Kurde, nic. Mam go w drużynie i przejebaliśmy kuchnię? Ale kuchnię, że nie powiedzieliśmy, musimy wejść z Domaniewskiej. Wyjdźmy z Domaniewskiej. Nie, na razie się czuję jak kurwa tak mądry jak blat tego stołu się tak czuję. Ale za mało spersonalizowane pod nas rzeczywiście były. No bo my w studio szliśmy, małpiarnie, nie? A to oni jednak tak polecieli heheszkowo. Na zasadach Ani trzeba myśleć bardziej. No. Ale ciekawy jestem, czy w ogóle widzowie wiedzieli o małpiarni, że tak mówimy na pokój zarządu tutaj wewnątrz. No pewnie. Zarządu, że małpiarni. Ale nie liczni. Bo bekamy, seramy. Dużo razy mówiliśmy o pokój zarządu, bym się spodziewał. Dajcie znać w komentarzach, czy kojarzycie coś takiego w materiałach naszych. Tak, teraz saker i pączek. Dobrze, że nie tak łatwo. Tak, dobrze, właśnie zajebiście. No, trudne, i mamy dotykać się, tak? Ulubiony produkt na wukadzik.pl. Sake. Kreatyna. Tak, 25 punktów, trzecie miejsce. Trzecie. Paweł? No to Dzik Energy. Brawo. Pierwsze miejsce, to hasło jest na pierwszym miejscu. Dobra. Pytanie na konto. To teraz ja, tak? Endomorfików. Przejdźmy więc do nich, Robercie. Ja pierdzielę. Teraz twoja szansa. Mój strzał to białko. Niestety. Nie ma białka? Teraz ja? Teraz my idziemy? Może teraz nie, to jeszcze być. Jedna szansa. To dawajcie. A ja mówię? Jeszcze dwie szanse nawet. Na spokojnie. Jeszcze zadam co? Pytanie. Ulubiony produkt na wukadzik.pl. Zastanów się dobrze. Niestety nie. Drużyna przeciwna może się naradzać. Mój strzał to bomba. Brawo. Chciałem mówić? Ostatnie miejsce, 6,25. Ile jeszcze musimy trafić opcji? Pozostało jeszcze dwie opcje. Dwie pozycje nieodkryte. I macie jeszcze jedną szansę, którą jeżeli stracicie, to wszystkie punkty zgadnie. Zastanawiam się, czy konkretną nazwę produktu, czy kategorię produktu. Powiem kategorię. Koszulka. No bardzo dużo koszulek sprzedajemy. I koszulka jest na drugim miejscu za 50 punktów. Jest! Koszulka? To nie jest produkt. Dokładnie jest to koszuleczki. Ale koszuleczki, no właśnie. Możemy tutaj... No kurde. A to jest kategoria. Takie były odpowiedzi, to ankietowanie decydują. Może chodziło, wiesz, o te perfect fit na przykład. Koszuleczki. Ogólnie. No ja bym też strzelał perfecta. No. Ale git, nie trafi. No. I co, Pączek akurat wiedział, że będzie kategoria w odpowiedziach? Ja tutaj jestem tylko od zadawania pytań, ale... Dziwne było to pytanie, że on na głos powiedział kategoria czy produkt. Wydaje mi się, że mógł wiedzieć to. Ale to tylko moje domysły. I on się zrobił czerwony teraz, tak bardzo... jakby wiedział, że oszukuje. Zawsze jestem czerwony. Dajecie bardzo dużo czasu dla Roberta. Proszę o odpowiedź. Strzał bluzy. No i? No, chyba będzie dobrze, co? Brawo! Kurwa, jest! Rozjebane, kurwa! Rozjebane! Pierdole! 100 miliardów punktów, poproszę! Musiło mnie cytrulinę bardzo dać. Dużo punktów ląduje na waszym koncie. Ile? 175. Ja pierdolę. Ciężko mi to policzyć. Ale na pewno jest to duża przewaga, biorąc pod uwagę, że aktomorficy mają tylko 12,5 punkta. Idziemy. Ale teraz kolejne pytanie. Możecie iść do domu w zasadzie. No jak Pącz porobił screeny, to git. Zmienimy troszkę kategorię. Nadal będziemy się opierać wokół nas, ale teraz przejdziemy bardziej ogólnie. Najbogatsi twórcy na polskim... Słucham cię, Robert. Frizz. I ekipa. Brawo, Frizz jest. Na czwartym miejscu 12,5 punkta. Jeszcze ty. Musisz ponad Frieza powiedzieć. Tak, no. tak, bo ponad, musisz ponad wymyślić coś innego. Kto jest bogatszy? WK. Na piątym czy trzecim? Trzecie miejsce. Yes. Aj, trzecie. No. Według ankietowanych warszawski koks 25 punktów i pytanie.
jest po stronie ektomorfików. Słucham cię, Michał. Jaki jest według ciebie najbogatszy twórca, najbogatsi twórcy na polskim YouTubie? Mogę? Ja? Nie, nie, nie. Teraz ty, tylko ty. Michał. Boxdel. Dobrze, dobrze, dobrze. Niestety, pierwsza szansa. Dobra. Stracona. Jadę ja. Budda, bo auta. Niestety. Drużyna przeciwna może się naradzać i ostatnia szansa jest... No, ojej, ciekawe, co? Michała, jeszcze trzy odpowiedzi pozostały na tablicy. I masz ostatnią szansę, no, aby wskazać najbogatszego twórcę na polskim YouTube. No, nie może, możemy konsultować? Nie, 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 nie. Niestety nie. Wojtek Gola. Wojtek Gola. Nie mam nic innego. Szkoda, niestety. Musicie uznać... wyższość? Stratę pytania. Bardzo możliwe wyższość przeciwników. Kurwa. Nasza oficjalna odpowiedź 7 more 7 Nitro. O właśnie, jeszcze Nitro, kurwa. Na tablicy widnieje wuja Nitro za 50 punktów, dlatego myślę, że śmiało możemy to uznać. Kurwa! Zjebane! Kolejny raz! Wszystkie punkty tej rundy lądują. O co chodzi? Przecież Boxdel i Gola na pewno są ten... Rozpara ma wszystkie pieniądze. Pragnę przypomnieć, że nikt nie sprawdzał bilansów w KRS-ie ich firm, ani nic tego. Kurwa, ale tutaj Nitro liczy się zabawa. Wiara. Tylko ankietowanie. Za wiarę. No. I ankietowani, dlatego też sprawdźmy. Dobrze, my byliśmy na liście. No, jakie są pozostałe? Gimper będzie. Ostatni. Marcin Dubiel. Czyli nie. Okej. Okay. No i pierwszy, którego nie udało wam się zgadnąć, to Michał Pierdolony Owczarzano. O! Za 100 punktów. Ale beka. W nie, ogóle bo, totalnie, totalnie poza pudełkiem. Raczej nie. Ale właśnie... Ale armia Bukago. Tak, ale Nitro był kurwa do szarpnięcia od razu, nie? Bo u nas na grupie. Ja myślałem... To było do... Brawo, że to zrobiliście. Ja myślałem jeszcze nad Gimperem. Jakbym zrobił Gimper, to... Ale ja myślałem właśnie, że Budda i też fajnie, nie miałem... fajnie, że Sakrę Boxdela, bo myślałem, że po tych no, autach, że ludzie... Mega, no. Bo patrz, bo dlaczego ludzie mega dali Dubiela? Bo wziął sobie M5 w leasing, więc dali go dlatego, bo słyszą, że mam M5 i myślą, że tam jest myślę, najbogatszy. Myślę, że Marcin Dubiel rodzina ma też bogatą. Może też dlatego, ale raczej... ale nie wiem. Ale raczej tak jako youtuber to... To nie miałbym go w głowie, nie? I to już wszystkie odpowiedzi? Czyli nikogo w ogóle od Freeza nie było? Nie, no Freeze nikogo, był. No Freeze, ale nikogo od Freeza nie było? Nikogo z Fame? No. Nikogo z Team X, z Tio itp. Był Michael Owczarzano. Pierwszy raz szukasz ich, logiki, Michał. Wszyscy, co miałem ich w głowie, to nie ma ich, nie? No. Nie, bo ty właśnie Buka. Zbyt... Ja wiem, no źle myślę. Zbyt logicznie, ale i tak całkiem nieźle. Ja tego nie ale fajnie tak zobaczyć, co ludzie na armii myślą. Więcej niż jedno zwierzę to. O kurwa. Ja? Owca. Nie no, żartowałem, to tylko taki lamajcik. Lama? Ale powinno być lama. A skąd wiedziałeś, że on pierwszy nacisnął? Tak mi się wydawało. To jest fotokomórka. Świeci mu się od tej strony. Jeszcze patrzyłem na przyciski i wydawało mi się. Ale może tak zrobimy. W tym przypadku nie miało znaczenia. Ale to tam lepiej, żeby Bartek patrzył. Żeby tak. W kamerze było. Okay. No. Dobra. Teraz już tak na serio. Śmiechom nie było końca. Marki odzieżowe na YouTubie. Paweł? Wukadzik. Gratulacje. Pierwsza odpowiedź. No to już to maja, nie? Trochę. To bardzo podejrzane, że Paweł wiedział, że jest pierwsza, zanim w ogóle ja to przetworzyłem. Jeszcze teraz mają czas. Nie powiedziałeś jeszcze? Kurwa. Endomorficy. Robert. 747. BOOM! Źle! Źle, kurwa! I do nas idzie pytanie! Co, kurwa? No źle! Niestety... 747, no. Pierwsza odpowiedź się... screeny mówisz, pierwsza odpowiedź się tylko liczy, niestety. 747. Ale nie mamy takiej na tablicy. 747, kurwa, co? 747. Jakie znasz Marcin odzieżowy na YouTubie? Ale na się podniecacie, kurwa. Spokojnie. Ile mam czasu? Ja pierdolę. 3 sekundy. 7 more 7.
Może drugie miejsce, 50 punktów. Jeszcze 3 odpowiedzi pozostały. Nie, to się podnieciliśmy na darem. Nie mamy na radar, nie wiem. Jedna szansa stracona. Pytanie przychodzi na ciebie, no Robercie, więc jakie znasz marki odzieżowe na YouTubie? Na daremno poszło to, ta podnieta. Dźwigaj dziewczyny. Niestety, o, nie. Druga szansa. Jeszcze nie ma. Wziąłem coś. Ja mogę jeszcze teraz? Nie ma kolekcji. Możesz, jeszcze tak? Nie ma, ale to będzie. Ja mówię i dlatego nie zgadną. Ekipa to nosi. Ale sprawdźmy na tablicy. Nie. Nie? Nie ma. Już nie odpowiadasz. Pytanie przychodzi na twoich przeciwników. Szkoda, że to się naradzamy. To pytanie, nie? Nie ma ten... Bozy nie ma, Gola nie ma. Kto tam jeszcze jest? Rezi. Tylko nie wiem, jak się nazywa jego marka. Można powiedzieć... A, no właśnie, bo teraz już mieliśmy rzekę. Chyba Rezi, nie? Już się... Dobra. Obejść. Ile mamy strzałów? Macie tylko jeden strzał. Jeżeli wam się nie uda, to 300 punktów zostają. Marka Fris. Ja bym przymknął. Nie chodzi mi o ekipę, to nosi marka Fris. Ale jak pozostały 3 odpowiedzi na tablicy. Jakby już wygrali. Jeżeli zgadniecie jedno, pytanie jest. Ja proszę, proszę kapitana o odpowiedź. Co? Próbujemy. Marka odzieżowa na YouTubie. Michał? Nie znamy nazwy. No a Timik znasz? Też nie wiem, jak się nazywa. 3. 2, dajmy Reziego chyba. 1 odpowiedź. Myślę, że to jest Rezi. Rezi Collection. Reziwer. Tak? Reziwer. Niestety. Chuj w dupę. To nie, chuj w dupę. Nie wiem. Wszystkie punkty pozostają na koncie endomorfików, a my sprawdźmy, co było na tablicy. Kona, ostatnie miejsce. Giorgio Ulani. Ale on już nie robi, nie? Ale, ale marka. Armia pamięta. Pamiętają. Ale no nie było tego w obie. Miejsce czwarte. Verse of Store. Kurwa! A ja myślałem, nie trafiłbym. A wiesz, że ja bym po ekipa to nosi powiedział Verse of? Bardzo ale możliwe, jak ale możliwe, że było Verse of, a nie było ekipa? Ja już wiem, tak, że jak powiedziałeś ekipa, to już koniec, nie? Ja źle, ona ma osobny sklep. Ale mogliście lecieć w Verse of. No tak. Ale jak nie było ekipy, tym bardziej, że była afera o Verse of. No tak, no kurwa, no nie ma formy. Czasami jest forma, czasami jej nie ma. Nie ma formy. Bez ja bym powiedział przez 6 miesięcy trafi, tylko bym powiedział Sowa, ale byście mi tego nie zaliczyli. No nie. Sowa Collection bym powiedział, bo nie wiem. To nie my zaliczamy, to sędzia jest tu. Nie, no bo przejęzyczyłem się, a wy już tak jakbyście wszystko wygrali na świecie. Nie, ja... A jak wy byście popełnili taki błąd, to ja bym tam przymknął oko. Kurwa, zabawa, ja pierdolę. Ale ja się tak podnieciłem, że wy straciliście swoją szansę, a się okazało, że Pączek jeszcze może i tak to poprawić, więc wyszedłem na kurwa zero jebane. Jeszcze nie ma się czym przejmować. Ja już myślałem, że już ja wezmę to pytanie i ja powiem poprawnie. Ale to... wziąłeś. No nie wziąłem, bo wziąłeś to pytanie ostatecznie. Ale ty poprawiłeś na seven, nie? Tak, ale na seven or seven mieliście. I ostatnia odpowiedź na tablicy to SNK. Za 25 punktów. Na pewno zaskakująca, sam nie wiem co ona tutaj robi. SNK? Skidera nie kupisz. Z Lachu. Lachu? Skąd? O kurczę. To jest gamer? Tak. Na tego skill nie kupisz. Lecimy. Jeśli chodzi o punkty, teraz wyświetlają się na ekranie, ale na pewno jest znaczna przewaga drużyny endomorfików. Pierdolę, może chcę za grzecznie kurwa tu ten przycisk kliknąć. Też pośpiech nie znaczy, że właśnie trafisz pierwszy. No wiem, a może a jak masz chwilę zastanowienia się, możesz sprocesować. Fair play, kurwa, tutaj chcę pojechać. Jedziemy, kurwa. Jakie znacie światowe waluty? Ja. Zjebie. Dolar. Ja. Robur, wiesz co będzie pierwsze? Ja, wiesz co będzie, nie pierwsze. Wiem, czy to będzie pierwsze? Wyjdzie. Wyjdź poza standard. Jest. Dolar jest na drugim miejscu. Jaka waluta jest? Znaczy, kurwa, na YouTubie waluta. Wracamy. Jeszcze poczekaj, bo to drugie miejsce. Teraz Robert może odpowiedzieć. Dobra, strzał euro. Nie, to nie będzie to. No ale zobaczmy. Ostatnie. Także pytanie jest na koncie ektomorfików. Zapraszam do stołu i... Bez narady. Bez. No. Bez. Narada dopiero... Złoty. Złoty, bardzo pewna i szybka odpowiedź. Nie naradzamy. Jakże trafna pierwsza, 100 punktów. W ogóle jest na waszym koncie jeszcze dwie waluty pozostały na tablicy.
Ja teraz. I teraz Michał, jaką znasz walutę? Kurwa, jadę z tym, jadę w trendy TikToka, jest to wszędzie szkolenia i tak dalej, jadę z Bitcoinem, kurwa, Bitcoin. Mamy ile szans na odpowiedź potem jedną? Czy za bardzo, kurwa, pojechałem? Nie ma. Trochę nie wiem, co zrobić teraz. Chodzi o kryptowaluty, bo powiedziałem, bo są pewnie kryptowaluty, a ja powiedziałem Bitcoin, czyli... My nie mówimy na razie, zobaczymy, jak sobie... Pewnie tak jest. Miejsce kryptowaluty zaliczamy. No, myślę, że to można zaliczyć. Szkoda, no, że Poncz tego nie odpowiedział, mówiąc kategorię zamiast danej tej. No, dobra, nie i mam. Teraz ty. Ostatnie. Ale to dobrze, i tak byś nie wygrał. British Pound. I tak byś nie wygrał. Gratulacje. Wszystkie. Kurwa, no zajebiście ty, ale rundka. Lądują ale na waszym koncie i wszystkie punkty, no, są dolar, wasze. Fund, złoty. Zmniejsza się wasza strata. Kryptowaluta nie była, nie wiem, jak ty na to wpadłeś. TikTok co czwarty. Zainwestuj w Bitcoina. Ankietowani odpowiedzieli krypto. No i tutaj no, jak najbardziej tego Bitcoina można pociągnąć, bo gdybyśmy chcieli wymieniać wszystkie kryptowaluty, to by nie miało sensu. Byli lepsi w tej rundzie, trzeba przyznać. Bo nawet jak ja bym tam odpowiadał i Bitcoin by chciał, tak byśmy przejebali. A, euro, kurwa. Ale jedziemy, co kurwa, powiesz, jest szansa jeszcze. Złoty. Jedziesz, co zapraszam. Nie powiedziałbym. Paweł, Michał. Nie bój się kliknąć, ostatnie pytanie. Kurwa. Nie, no ładnie dojebaliście, wasz. Ja myślę, że tu trzeba jak frajer klikać, wiesz? Klikaj jak frajer. Jesteście gotowi? Tak. Co możemy znaleźć na magazynie? Koszulki. No tak, kurde. Brawo, na 100% tak. 5 punktów, trzecie miejsce na tablicy, dlatego też szansa po stronie Pawła. Kartony. Nie. Niestety. Jedziemy. No i co? Od razu bez namysłu. Armio, wierzę w was, kurwa. Będzie to Geek Energy. Niestety. Chuj w dupę. Wiara. Chuj w dupę. Wiara nie popłaca. Ale nadzieja umiera ostatnia. Michał, jak uważasz? Co możemy znaleźć na magazynie? Zostawmy. Trochę mam stresa, ale myślę, że armia w to poszła. Siłownia. O kurwa. Chyba się wyjebaliśmy. Naradzam, że nasza przeciwna się naradza. No kurwa. To wyjebaliśmy się. Nie no, jesteście zbyt grzeczni. Odjeb coś owcarki. Ja teraz mogę? Tak, ostatnią szansę. A, co możemy kurwa znaleźć na magazynie? Ja już nie wiem, jak oni głosują. Nie mogę zrozumieć. Kurwa. Czy ja wiem, no jak były koszulki, pójdźmy w suple, kurwa, ogólnie, suplementy, ja pierdolę, no są tam, nie? Czwarte miejsce. Uff, dobra. Koszulki powiedział. Były suplementy, teraz... Na tablicy mamy koszulki i suplementy w tym momencie. Jedziesz ty. Jedź tak. Jeszcze ja? Tak. Jedziesz w ten sposób. No jak suplementy, to wiesz. No co możemy znaleźć na magazynie? Bluzy. No oczywiście. Bluzy. Niestety przesadziliście, ale bardzo dobry tok rozumowania. Powinniście troszkę bardziej odpłynąć, ale jeszcze macie szansę zdobyć wszystkie punkty, jeśli tylko wasi przeciwnicy spierdolą swoją szansę. Kurwa, już miałem wrażenie, że odpłynąłem z tym Geek Energy, nie? I tak się przestraszyłem i mówię, dobra. No to co panowie? Co możemy znaleźć na magazynie? Proszę o odpowiedź, Paweł. Mogą być palety, no się to przebijają. Dobrze, no odpowiem oficjalnie te palety. Niestety. Jak to by były palety, to ja chyba po prostu wychodzę z armii. Odszedłbym z armii. Punkty lądują na koncie. Przeszedłbyś do super fajnych dzików. Ale byliście bardzo blisko. Pierdolisz. Byli blisko, ale niestety. Co, regały? Tak, regały są kurczę, na ostatnim miejscu. Szok, ty, że załapały się regały. Ale no magazyn. Niestety to już poza konkurencją. Co było pierwsze? Tak, na drugim miejscu jest paleciok. Czyli jest powiązanie tutaj z naszego podwórka. I na pierwszym... Fajnie, fajnie, że z KFD akurat porównanie. Na pierwszym bardzo... myślę, że coś, czego oczekiwaliście od widzów. I szkoda, że... Nie uwierzyliście w nich. Robór w kartonie. O kurwa. No.
No tak, no. Nie strzeliliby się. No był. Na bank byśmy powiedzieli, na 1000 prób, nie? Bo to jeden film. Ale, ciekawy przez to jest. Katonie, ale tak, nie. A jako ciekawostka, dziś nagrywamy kolejną edycję Chowanego. Chyba tak. Ale się zbiegło, nie? Że pierwszy był robór w kartonie. Może dzisiaj też będzie robór w kartonie. Może będzie. Przejdźmy do ostatniego pytania. Zapraszam Michała i Roberta. Z tego co mi wiadomo, nadal macie przewagę. Myślę, że to pytanie może wiele zmienić, ale zobaczymy, jak się potoczy. Pytanie z kategorii ogólne, ale dotyczące firmy. Jak dbać o pracowników? 3, 2, 1. Na tablicy mamy docenić pracę odpowiednim wynagrodzeniem, więc można to... Czy to jest podwyżka? Bo odpowiednie wynagrodzenie to nie jest... No ale nie ty jesteś prowadzącym, on jest prowadzącym. Czemu ja tylko rozmawiam. Tylko siejesz zamęt dla ludzi. Tylko nie, myślę, że możemy to podzielić. Jest na ostatnim miejscu, możesz wszystko. I to też jest pewne wskazanie dla ciebie, że i twoja odpowiedź, i Roberta byłyby na tym samym miejscu. Polecieć, kurwa, jak polecieć? No dać im na siłkę, miejsce. Żeby trenowali. No dostęp do siłowni. Na czwartym miejscu jest dojebać ciężaru. Więc myślę, że możemy. Myślę, że to jest fair. Moja była na trzecim? To jest fair. Na ostatnim. To jest fair, bo dobra wypłata to nie podwyżka. Bo ile jest? 5? A dojebać ciężaru? Dobra, pytanie po stronie ektomorfików. Tutaj są bardzo złożone odpowiedzi, więc troszkę kwestia interpretacji. Dlatego myślę, że nikt się nie obrazi. Kurwa, szkoda. Poza tym wątpię, że traficie wszystkie. Nie to, że w was nie wierzę, ale Michał, jak myślisz? Jak byś zadbał o pracownika? Pochwała prezesa. Polecę tak stereotypowo. Nie. Chyba aż tak nie można zinterpretować, nie? Żadnego punktu. Nie. Bo już nie mogę teraz odpowiedzieć na to, ale jak będziemy potem przedstawiać odpowiedzi, to sypnę super żartem na koniec. Michał? To nie jest to? Nie. Mhm. Pierwsza szansa stracona. Teraz twoja szansa. Trzy odpowiedzi przed tobą. Trzy pierwsze, trzy topowe. Wśród użytkowników armii. Kurwa, no szedłbym w ten trening jeszcze. Powiem, że może wspólny trening jeszcze. Że jeszcze będzie taka pozycja treningowa. Niestety, ale tego nie uświadczymy na tablicy. Druga szansa stracona, przeciwnicy się naradzają. A ty, Michał, masz ostatnią szansę na to, aby zwyciężyć w tym pojedynku. Dać dzik energy. Niestety. To nie wiem, jak oni już myślą. Nie potrafię w nich, kurwa, wniknąć. No, powiem szczerze, byliście bardzo blisko. Michał przede wszystkim, ale nie mogłem tego aż tak podciągnąć. Wspólny trening. No to co, panowie? Zwycięstwo czy niezwycięstwo? Co myślisz? W ogóle coś takiego mi przechodzi przez myśl. To nie jest ostatnie. 3 sekundy na rady. To co tam mówić? No, że sprzęt firmowy dać. Bardzo grzeczni jesteście, ale chuja z tego macie. Wyjście do Maniewskiej, panowie, kurwa. Nie, no, bardzo poprawna odpowiedź. Wyjdźcie z tego patio, z tego szluga, tak. Kurwa. Jeszcze kminiłem. Przyłóżcie plakietkę. Przytulić jeszcze kminiłem. I byłbyś bardzo blisko. Suplement. Na trzecim miejscu mamy traktować jak ziomków. Właśnie ten wspólny. Ej, ten nie mogłem go powiedzieć. No właśnie, kurde. Okej, okay, oni tu na serio. Myślę, że tak. Tak, tu na serio, fajnie. No nie zgadliśmy. Nie wniknąć. Raz lecą w lewo, raz w prawo. To jest, to jest dobre, tylko że my za bardzo o siłce myśleliśmy tak. Bo w sumie wolny czas spędzamy na siłce wszyscy po pracy, nie? Więc to takie. Druga odpowiedź na tablicy. No. Szanować ich pracę i poświęcenie. O, kurwa. Bardzo ambitne. Nie, ale mniejsze. Nie można jako pochwały prezesa tego uznać? No wiesz, pochwała prezesa nie oznacza tego. No oznacza to. Chwalisz pracę. Szanujesz pracę, którą wykonał. No to wiesz, to nie. To może być tylko bajt, co nie jest jednoznaczne. No dobra. Okej, okay, że chwalisz pracę, a szacunek do pracy to są dwie różne rzeczy. Może tak, może no pochwała jest jednorazowa, a szacunek jest na wieczny. Ale a propos tego uścisku prezesa,
tutaj myślę pierwsza odpowiedź, ten uścisk dłoni ewentualny, myślę wiąże się z pierwszą odpowiedzią, którą wybrali ankietowani, co czyli pierwsze? Dodawać premię do wynagrodzenia. Myślę, że tam ten uścisk prezesa. Kurwa. Ej, ale to on by miał pierwsze. Muszę się sprawdzić. No to ty pierwsze trafiłeś, bo... Co? No ja podwyżka, bo... ale tu gminy nie. Okej. A my ogólnie, my się naradzaliśmy między premią, atmosferą i tym sprzętem. I kurwa wybrali się ten sprzęt. No tak, z tym wózkiem widłowym też, ale no, to show, właśnie tak. Na to chodzi. No ale wózka i tak nie było. Akurat był paleciak, nie wózek widłowy, nie? Był dokładnie paleciak. Nie no fajnie, w tym pytaniu tak widać, że wszyscy stanęli za wami. I tak, wiesz, no po prostu takie konkretne odpowiedzi, tak jakby sami szczere. Tutaj byli na przykład i z nami rzeźbili to, nie? Dobre, no to dobre. Co? To było ostatnie pytanie. Prawie. W zasadzie za jedno pytanie było 300. Prawie. Pół punkty. Ile tam było za drugie pytanie dla nas? Niestety nie mogę się połapać się w obliczeniach naszego analityka, ale... prawdopodobnie mogliśmy po jednej nagraniu już będzie. Skończyć, nie? Ale śmiesznie, no, że jesteśmy aż tak dobrze robot. Tak jak nas wychowali rodzice, poziom sportowy pokazaliście wysoki, a mi totalnie to nie przeszkadza, że wygraliście. Nie można być drapieżnikiem w życiu, godzisz. Trzeba uznawać wyższość innych, gratulacje. Przyjmujesz przegrany. Godzisz się z nią, no i widzimy się w familii. Zajebiste uczucie przejebane. Mamo. O, zobacz, jaki ten Michał z trzeciej B, jaki on jest, zobacz, dojrzały. Bardzo jest dojrzały. Co jest za szef? Przyniosł na klatę. Dobra. To dawajcie. Dziękuję panowie. Dzięki, dziękujemy prowadzącemu. Bardzo dziękujemy, bardzo fajne żarty. Uścisk prezesa dla pracownika. I co, żegnamy się? Tak. Wygrani nie wstają. To ci w ryj. Celu jebany. Może podczas nagrywania jesteśmy wrogami, ale stajemy się najlepszymi przyjaciółmi. Nie? Celu? Tak, kurwa, szmat jebana w dupę, kurwa jebana, wysznocerowana, zajebana. Pamiętajcie, przegrywanie jest okej, życie to bajka.